Cześć kochani, ja nazywam się Julita Dębska, jestem coachem relacji. W tym odcinku chciałabym wskazać Wam takie zaskakujące symptomy, które będą świadczyć o tym, że albo nie masz granic, albo Twoje granice są niezdrowe, albo są źle poustawiane. I to jest bardzo ważne, żeby się temu przyjrzeć i żeby to zobaczyć u siebie. Dlatego, że jeżeli Twoje granice nie są zdrowe, to przekłada się to negatywnie na Twoje relacje z innymi ludźmi, ze światem, na relacje romantyczne, ale też na najważniejszą relację, jaką budujesz w życiu, czyli na relację z samym sobą. Zacznijmy jednak od tego, czym w ogóle są granice, bo to jest taki często pewnie dla niektórych abstrakcyjny koncept. I właśnie wyjaśnijmy sobie to nieco metaforycznie. Wyobraź sobie samego siebie. Wyobraź sobie Twoje ciało fizyczne i wyobraź sobie to, co masz w środku. Twoje uczucia, Twoje emocje, Twoje myśli, Twoje wartości, Twoje potrzeby, Twoją prawdę i Twoje prawdziwe ja, które jest głęboko w środku. I wyobraź sobie teraz, że malujesz kredą dookoła Twojego ciała fizycznego właśnie taką granicę. I ta granica nie jest murem, który macie izolować, chronić przed światem zewnętrznym, nie jest taką fortecą, która sprawi, że będziesz sam, zostaniesz samotny i będziesz cierpieć z powodu właśnie takiej izolacji. Ta granica jest po to, żeby uchronić te wszystkie wartościowe rzeczy, które są w środku, które chcą być w zgodzie z Tobą, przed jakimiś intruzami, przed światem zewnętrznym, który mógłby wprowadzić chaos do Twojego życia, który mógłby chcieć wprowadzić jakąś iluzję i który mógłby sprawić, że porzucisz prawdziwe ja i zaczniesz żyć życiem innych ludzi, zaczniesz żyć wartościami innych ludzi. To są właśnie te nasze granice. I po czym poznajemy to, że albo ich nie mamy, albo one są niezdrowe, albo nie tak poustawiane, no taki najprostszy symptom, o którym na pewno już wielokrotnie słyszałeś, to to, że nie potrafimy powiedzieć tak temu, co jest zgodne z nami, na co mamy ochotę, temu, co czujemy, że chcemy powiedzieć tak i nie potrafimy powiedzieć nie temu, czemu chcemy powiedzieć nie. Więc w momentach, kiedy chcemy powiedzieć stop, chcemy powiedzieć czemuś nie, to tak naprawdę wchodzimy w to, mówimy tak. No i prosty przykład, nie mamy ochoty na intymność taką seksualną z kimś, no ale ustępujemy, dlatego że ktoś napiera. I nawet jeżeli powiemy stop, ale ktoś po prostu idzie dalej, to dochodzimy do wniosku, że może będzie lepiej, jeżeli pójdziemy za tym, jeżeli jednak w to wejdziemy. To jest oczywiście takie świadectwo braku granic albo niezdrowych granic. Najprostszy przykład, ale nie tylko po tym oczywiście możemy poznać to, że tych granic nie ma i dzisiaj chciałabym Wam pokazać takie mniej oczywiste symptomy i zachowania osób, które tych granic nie mają. Po pierwsze, to co może być dla Ciebie zaskakujące, to osoby, które mają słabe granice, bardzo często mogą być pasywno-agresywne. Dlaczego tak jest? No bo one nie dbają o te własne potrzeby. Mówiłam Ci przed chwileczką, że w Twoim wnętrzu są między innymi Twoje potrzeby osobiste, które są dla Ciebie bardzo ważne. Jeżeli Ty tych granic nie masz, Twoje granice są zatarte, wpuszczasz tak naprawdę każdego do tego Twojego świata, no to może okazać się, że te potrzeby nie są realizowane, nie są realizowane w pełni, są zaniedbywane, a one są na tyle ważne, że zaczną o siebie po prostu walczyć. W związku z tym zaczniesz stosować różnego rodzaju manipulacje, by zadbać o te potrzeby, które nie są zaspokojone. Zaczniesz stosować różnego rodzaju gry międzyludzkie po to, żeby te potrzeby mogły się ziścić. Więc to może być jakaś gra ciszą, to może być na przykład wbijanie drugiej osobie szpilek,
wszystko tak naprawdę w białych rękawiczkach, taka pasywna agresywność, bo tak naprawdę nie chcesz, żeby ktoś myślał o tobie źle, nie chcesz zostać odrzucony, no ale jednak twoje granice, twoje potrzeby nie są realizowane, więc o siebie walczą. Więc to jest pierwszy symptom. Takie osoby często są po prostu pasywno-agresywne. Drugi symptom, który jest trochę podobny, to to, że takie osoby, które nie mają tych granic albo mają źle poustawiane granice, często nie są życzliwe w stosunku do innych ludzi. I nie zawsze to okazują. Czasem noszą maskę, uśmiechają się za wszelką cenę, chcą, by wszyscy uważali je za dobre osoby, za uczynne osoby, za takich aniołów. Natomiast wewnątrz ich głos może im tak naprawdę podpowiadać bardzo złe, takie negatywne myśli na temat innych osób. Może być też tak, że wprost takie osoby po prostu są nieżyczliwe, mogą dużo krytykować, mogą mówić nam przykre rzeczy. I to wszystko dzieje się dlatego, że osoba, która nie ma granic, czuje brak wdzięczności. Ona tyle z siebie daje, ona jest takim ciągłym właśnie dawcą, no i nie ma zwrotu. I pomimo tego, że ona wkłada we wszystko tyle wysiłku, tyle pracy, tyle czasu, to okazuje się, że ludzie dookoła nie odwdzięczają się i nie są wcale dawcami, ale są biorcami. Ona ma takie poczucie, że jest po prostu otaczana przez same pasożyty i dlatego trudno jej być życzliwym człowiekiem. Więc taki symptom numer dwa to okazywany wprost bądź ukrywany brak życzliwości w stosunku do innych ludzi. Symptom numer 3, który nie jest wcale taki oczywisty, jest zaskakujący, to to, że osoby, które nie mają granic, bardzo często mają bardzo duże problemy z podejmowaniem decyzji. Dzieje się tak z prostego powodu, w ich wnętrzu ciągle toczy się walka. Czy wybrać swoje szczęście, swoje potrzeby, swoje wartości, swoją wizję życia, czy żyć w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoim ja, czy też dostosować się do innych i postępować tak, jak inni od nas tego oczekują. No i taka walka w głowie, w sercu takiego człowieka toczy się właściwie nieustannie i dlatego on przeciąga podejmowanie decyzji i najczęściej chciałby, żeby albo ktoś podjął za niego taką decyzję, albo żeby los zdecydował. Czyli on nie chce brać tak naprawdę odpowiedzialności za swoje życie i to często jest właśnie wynikiem tego, że taka osoba po prostu tych granic nie ma. Nie dba o swoje potrzeby, nie dba o swoje wartości, nie dba o to, co jest w zgodzie z nią, no i to jest też taka konsekwencja właśnie braku granic. Kolejnym takim zaskakującym symptomem tego, że nie mamy granic, jest to, że takie osoby są po prostu zbyt otwarte. I teraz wiem, że to brzmi tak enigmatycznie. Co to znaczy być zbyt otwartym? Do którego momentu mogę się otwierać, przekazywać jakieś intymne informacje o sobie, a od którego momentu to jest już za dużo? No, spójrz na to w ten sposób. Jeżeli poznajesz dopiero drugiego człowieka i tak naprawdę jeszcze nie wiesz, czy możesz mu zaufać, czy to jest ktoś, kto dochowa jakiejś tajemnicy, czy to jest ktoś, kto będzie dyskretny, czy to jest ktoś, kto nie ucieknie za chwilę i nie zostawi cię z tym wszystkim w samotności, w takim poczuciu, że otworzyłeś się no i zostałeś odrzucony. Jeżeli masz takie obserwacje, że zanim ten drugi człowiek tak naprawdę w jakiś sposób zapracuje sobie na to zaufanie, albo po prostu z czasem swoim zachowaniem pokaże nam, że można mu ufać, ty po prostu otwierasz się, dajesz mu wszystko na tacy, przekazujesz jakieś bardzo intymne informacje o sobie,
no to z dużym prawdopodobieństwem możesz być taką osobą, która ma do tego skłonności. No i oczywiście tutaj sporo ryzykujesz, bo z jednej strony ten człowiek, który to wszystko od ciebie zbiera, może czuć się tymi informacjami przytłoczony, niepotrzebnie zobowiązany, no bo skoro ty się otwierasz, to może on powinien się otworzyć, albo być może dla tej osoby zbyt szybko ta intymność jest zbudowana i on może się też przestraszyć, ale przede wszystkim też tak naprawdę nie dbasz w ten sposób o swoje bezpieczeństwo, bo nie wiesz jeszcze, kto jest po drugiej stronie, a tak szybko tak naprawdę dajesz cały dostęp do siebie. No i teraz wyobraź sobie, że po drugiej stronie jest jakiś manipulator, jakaś osobowość narcystyczna, ktoś, kto chciałby cię wykorzystać, więc taka strategia na pewno nie pomaga. No, ale jest bardzo charakterystyczna dla osób, które nie mają granic. Kolejny symptom, już troszeczkę bardziej oczywisty, wiąże się z tym, że takie osoby są takimi people pleaserami, czyli takimi osobami, które po prostu chcą, żeby każdy dookoła był szczęśliwy, zadowolony, po prostu robią wszystko za wszystkich, nie dbając często w tym o siebie. Zapominają o swoim czasie, o swoich obowiązkach, o swoich priorytetach, bo najważniejsze jest to, żeby inni byli zadowoleni. I oczywiście oni w ten sposób realizują jakąś swoją potrzebę i tak naprawdę chronią się przed jakimś strachem. Za tym jest potrzeba akceptacji, za tym jest strach przed odrzuceniem, no ale to może prowadzić taką osobę do poważnych konsekwencji w relacjach z innymi osobami i oczywiście w relacji z samym sobą. Bardzo taki też ważny symptom, który może wskazywać ci na to, że nie masz granic i on nie jest też do końca taki oczywisty, to jest to, że na poziomie emocjonalnym czujesz się źle. Czujesz smutek, masz jakiś taki trudny, negatywny nastrój, towarzyszą ci różne trudne emocje i tak naprawdę nie wiesz, z czego to wynika. I pamiętaj o tym, że emocje i też to, co czujesz, twoje uczucia, one przychodzą po coś, pojawiają się po coś, mają jakąś funkcję. I bardzo często one przychodzą właśnie z taką informacją, że twoje granice są przekraczane. Więc jeżeli wsłuchasz się w swoje emocje, będziesz miał kontakt ze swoimi emocjami i potraktujesz te trudne emocje w taki sposób, że one są po prostu takimi informatorami, które przychodzą, żeby ci pomóc, no to możesz wtedy zauważyć to, że twoje granice są po prostu nieszanowane, przekraczane, a przede wszystkim to, że ty nie dbasz o swoje własne granice. No i kolejny taki nieoczywisty symptom, który związany jest z poprzednim punktem, czyli z emocjami, ale też z wypartymi potrzebami, to różnego rodzaju objawy psychosomatyczne, na przykład bóle, bóle głowy, bóle brzucha, wymioty, reakcje naszego ciała, które tak naprawdę są objawem tego, że nie masz granic, że nie masz zdrowych granic. No i chodzisz po lekarzach, robisz kolejne badania i okazuje się, że nic ci nie jest. To jest dla twojego psychologa, psychoterapeuty niezrozumiałe, a tak naprawdę chodzi o to, że tłumisz emocje, tłumisz potrzeby i nie dbasz o swoje granice, nie żyjesz swoim życiem, nie dajesz tak naprawdę żyć twojemu prawdziwemu ja, tylko żyjesz w świecie iluzji. Pozwalasz na to, by wartości innych ludzi, filozofia innych ludzi stała się twoją filozofią, by priorytety innych ludzi stały się twoimi priorytetami, by potrzeby innych osób, na przykład twojego partnera, na przykład twoich rodziców, stały się twoimi potrzebami. Nie masz kontaktu z tym, co jest w środku, nie masz kontaktu z tym, o co w normalny, taki naturalny sposób dbają twoje granice. Nie dbasz o to. W związku z tym już często na takim dość krytycznym poziomie tak naprawdę twoje prawdziwe ja zaczyna walczyć o siebie tak, żebyś w końcu usłyszał jego głos. Jeżeli emocje przychodzą, a ty ich nie słuchasz, nie widzisz tych posłańców, no to często pojawiają się w następnej właśnie kolejności takie różne objawy psychosomatyczne.
Przyjrzyj się temu, czy któryś z tych takich bardziej zaskakujących symptomów, objawów, to może być coś, co dotyczy ciebie. Czasem wydaje nam się, że mamy granice, bo potrafimy na przykład właśnie powiedzieć nie, bo jesteśmy w jakiś tam sposób w różnych sytuacjach życiowych asertywni, bo nawet jesteśmy trochę tacy waleczni, jest w tym dużo siły, no ale przyjrzyj się temu, czy czasem to też nie jest jakaś maska, która nie pozwala ci wykształcić takich prawdziwych, zdrowych granic. No jeżeli ich nie masz, to pewnie jak już zauważyłeś po tym, co tutaj przed chwilą opowiedziałam, no to twoje relacje z innymi ludźmi są bardzo niezdrowe. Tak dlatego, że żyjesz życiem twojego partnera, jego oczekiwaniami, nie masz kontaktu ze swoimi potrzebami, no i możesz stać się też takim trudnym człowiekiem, bo nie masz w sobie wtedy życzliwości, nie masz w sobie wyrozumiałości, jakiegoś takiego współczucia, może pojawić się jakaś zawiść, chęć manipulacji, no bo chcesz po prostu realizować te swoje potrzeby w jakieś takie, poprzez takie sposoby różnych gier międzyludzkich, więc życie z tobą może być trudne i twój partner będzie nieszczęśliwy, a przy okazji ty nie będziesz tak naprawdę wtedy szczęśliwy. Dlatego zadbanie o te swoje granice naprawdę jest kluczowe, jeżeli chcesz budować dobre, świadome relacje ze sobą i z innymi ludźmi. No i na koniec taka dobra informacja. Pamiętaj też o tym, że tak naprawdę jak zadbasz o siebie, jak się uleczysz, jak zadbasz o swoje rany i pogodzisz się ze swoją przeszłością, no to w naturalny sposób też twoje standardy będą wyglądać inaczej, a elementem tych twoich nowych standardów będą właśnie zdrowe granice. Ale to też działa w drugi sposób. Jeżeli zaczniesz dbać o swoje granice, jeżeli będziesz dbał o to, żeby zauważać to, gdzie one są, komunikować się w taki zdrowy sposób, to też jest jedna z dróg do twojego uzdrowienia, więc tak naprawdę jest to taki połączony mechanizm. Jedno działa na drugie, więc myślę, że wiesz, co robić. Jeżeli ten film uważasz za pomocny i podobał ci się, to daj proszę łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, to proszę cię o subskrypcję, zostań ze mną na dłużej. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to koniecznie w komentarzu napisz: buduję zdrowe granice. Ja będę dzięki temu widziała, że jesteś tutaj ze mną do samego końca, co jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. No i na koniec chciałabym ci oczywiście przypomnieć, że poza materiałami, które są dostępne na moim kanale YouTube, możesz skorzystać też z moich kursów online, jak znaleźć miłość życia, jak odzyskać miłość życia, a także z pracy indywidualnej, między innymi w temacie jak pokochać siebie, i częścią takiej pracy bardzo często jest też praca właśnie z twoimi granicami. A na dziś już ci dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, moc miłości, zdrowia i dbaj o swoje granice.